Kerze. Poczekaj chwilę. Idziemy, panie. Idziesz, kurwa, czy nie? Michał, o co tu chodzi? Michał, co ty myślisz, że ja nie wiem? To wcale nie chodzi o kwiaty! Chcesz wiedzieć, o co chodzi? Powiedz. Nie wtrącaj się. Rozumiesz? Kiedykolwiek chorowała pani na wątroby? Nie. A swędzi panią skórę? Pani doktor, czy coś się stało? Na razie nie. Płód rozwija się prawidłowo, ale mogą się pojawić pewne komplikacje. Proszę, tutaj są skierowania do badania. A z nim wszystko w porządku? Proszę pani, ja muszę to pani powiedzieć. Może pani stracić dziecko. Podczas porodu może dojść do krwotoku wewnętrznego i... Niech pani tego nie mówi. Przecież ona to słyszy. Co? Podsłuchiwałeś, tak? Ale nie martw się. Oni teraz co chwilę coś nowego wymyślają, wiesz? Na przykład, że pomidory są niezdrowe. A potem, że zdrowe. Albo mleko. Że nie wolno pić. A potem, że wolno. Rozumiesz coś z tego? Bo ja nic! Nie będziemy słuchać żadnych lekarzy. Pamiętasz tą kobietę, którą ci pokazywałem na moście? Już pobiegasz. Pamiętam. I wiesz, czemu nie skoczyła? Pewnie nie miała powodu. Ja myślę, że ona nie miała odwagi. Odwagi! Żeby kochać życie, trzeba odwagi. Ja je uczę kochać życie. A co ty możesz mu obiecać? Co ja mu mogę obiecać? Nie wierzę, że świat można kochać. Nie wierzę, rozumiesz? A byłaś w ciąży, jak cię spotkałem pierwszy raz? Od razu chciałaś je mieć?
I co? Teraz chcesz? Tak ci się świat zmienił przez te kilka miesięcy? Teraz masz piękny, wspaniały świat. Chcesz wiedzieć, czemu nie usunęłam? Chcesz? Bo jak jechałam na zabieg, ktoś mi ukradł pieniądze w autobusie i to byłeś ty! Ale to teraz nie ma żadnego znaczenia, bo ja jej kocham. I tak zmienił mi się świat, wiesz? Ukradłem, nie ukradłem. Przypadek. A co ty myślisz, że jestem głupia, że nic nie wiem? Ty myślisz, że ja nie wiem, że jesteś szponem? I to ty jesteś tchórzem! Oh.